Dzisiaj ten star jest najważniejszy, star 266. Gratulujemy oczywiście. Powiedz, kiedy zrodziła się w ogóle idea, kiedy zacząłeś tego stara budować? Ja powiem szczerze, zawsze dużym sentymentem darzę samochody, którymi się ścigałem. A miałem takie szczęście, może trochę nieszczęście, że większość były to samochody polskiej produkcji. I jak Państwo wszyscy wiecie, nie ma już tej fabryki w Starachowicach. Nie ma żadnej polskiej fabryki produkującej polskie samochody. Próbowałem poszukać kilka samochodów, którymi startowałem, bo przed Dakarem, w którym z tym samochodem startowałem, zaproponowano mi udział w Mistrzostwach Europy na torach Formuły 1 i też starem na bazie ciągnika siodłowego. I od tego się jakby zaczęła moja przygoda z ciężarówkami. Tutaj jak Andrzej powiedział, ja 8 lat ścigałem się formułą, to była Formuła Ester. W Europie Wschodniej to taka Formuła 1 w przeniesieniu na przepisy międzynarodowe Formuła 3. I pamiętam, jak dyrektor fabryki się zwrócił do mnie, czy bym nie chciał pojechać na Hungaroring. Ja wtedy nie siedziałem nigdy w żadnej ciężarówce, nie miałem prawa jazdy, no ale nowa przygoda, wielka przygoda. Powiedziałem, że okej, tak, i pojadę. No i całe przygotowanie, czy przebudowanie na samochód wyścigowy, to było, już nie było czasu, nie było możliwości. To były tylko te rzeczy związane z przepisami, czyli klatka, pasy bezpieczeństwa, system gaśniczy. Ten samochód na Hungaroring jechał na kołach, ponieważ w przeciwieństwie do innych zespołów, gdzie samochody tak jak Formuła 1 są przywożone na specjalnych lawetach, mechanicy tam, no wszystko co jest, już nie mówię możliwe, ale technika kosmiczna. No i myśmy tak się to zaczęło od Hungaroringu. No później był Dakar. Wiemy, że, i to myślę, że to taka zdrowa konkurencja była, rok wcześniej wystartowały dwa jelcze z silnikiem Steyera, ale niestety pogięli mosty w Europie, w Hiszpanii, no i nie wyjechali dalej z Europy na ten Dakar. Ponieważ była rywalizacja między Jelczem a Starachowicami, więc ambicją było też wystawić, pojechać w rajdzie Paryż-Dakar. I jakbym zapomniał, Andrzej, to przypomnisz mi o co, nawet to takie było polecenie. W Wersalu wtedy startowało się w Sylwestra o godzinie 24:00 pierwszy zawodnik. To przypomnisz mi, o co mi powiedział na stronie, jak to się mówi, poufnie dyrektor fabryki w Starachowicach. No ja się tylko mogę domyślać, bo przeceniasz moją pamięć. Nie byłem zresztą wtedy obok was, no ale domyślam się, że chciał, żebyś dojechał do Dakaru. A dyrektor fabryki powiedział tak, oczywiście biorąc mnie, żeby tego nikt nie słyszał. Panie Jurku, chociaż metr, ale dalej od Jelcza. Czyli no było to, mnie się to podobało, bo to było zdrowe. Wiecie Państwo, jak było, czy jest nieraz zawiść. Andrzej pewnie wie, bo też słyszał, że niektórzy coś tam wrzucają do silnika konkurentom. No, no są różne opowieści. Natomiast to była zdrowa konkurencja i taka konkurencja była i jest w Czechosłowacji, dzisiaj w Słowacji. Gdzie między Tatrią a Aliazem, jak pytałem właśnie Czechów, co jest najważniejsze w tym rajdzie, to właśnie oni mówili, że jak Tatra wymyśliła tam coś, to Lias wymyślił coś nowszego, a nie na zasadzie, żeby coś tam robić złego. I na przykład później Lias coś wymyślił, to Tatra wymyśliła przykręcane do koła takie łopatki, które pozwalały po przykręceniu, jak na gąsienicach, wydobywać się z tego kopnego piachu. No a Sahara to, drodzy Państwo, to naprawdę nie są żarty. Ja często, jak mnie pytano o to, to mówiłem, że człowiek na pustyni jest marnym ziarnkiem z biliona, takim marnym ziarnkiem piachu. Obojętnie, czy się ma 20 tytułów mistrza świata, czy można kupić pół Szwajcarii, wszyscy są po prostu mali na tej Saharze. Taka jest Sahara. Sądzę, jakby z perspektywy czasu, że można by to porównać. Zarówno przygotowania, jak i przebieg rajdu, uczestnictwo w tym rajdzie. Tylko, że Baja Poland
akurat liczy tam kilkaset kilometrów, około 600. Natomiast Dakar dzisiejszy liczy 7, 7,5 tysiąca kilometrów. A dziesiąty Dakar, w którym my, że tak powiem, zostaliśmy rzuceni na wielką wodę od razu, liczył prawie 13 tysięcy kilometrów. W jednym i w drugim rajdzie trasa jest tajna. I w Dakarze dostaliśmy itinerary, czyli roadbooki, godzinę przed startem. Natomiast tu zawodnicy też dostają tą trasę tajną i tutaj przywiozłem sobie właśnie z Baja Poland właśnie taką mapkę odcinków specjalnych i powiem szczerze, to jest odcinek specjalny drugi i trzeci. To jest na, one liczą, te dwa odcinki specjalne po prawie 200 km. I proszę popatrzeć, jaka jest ciężka praca, albo jaki pilot musi być błyskotliwy i bardzo dobry, żeby w tej gmatwaninie, prawda, ścieżek, dróżek, często tutaj też to na piachu i w lesie, żeby trafić we właściwą drogę. No i tak tutaj się składa też, że akurat byłem w ekipie Hołka. Hołek po Baja Węgry, gdzie pilot nie wytrzymał, powiedzmy, tych obciążeń, bo inaczej jest pilot, który jeździ w WRC, tak jak ten, w którym Hołek startował na Węgrzech, czy Xavier Ponsari, z którym kolejny pilot Hołka, w którym Hołek startował w Baja Poland. To są ludzie, którzy jeżdżą samochodami WRC, samochodami rajdowymi po asfalcie czy po szutrze, ale praktycznie są na ziemi, jak to się mówi w naszym języku. Natomiast w rajdach cross country czy w Dakarze to w zasadzie się jest w powietrzu. I tutaj właśnie to jest duże wyzwanie dla pilota, żeby po prostu w tym wszystkim, tym bardziej, że nie ma możliwości trenowania, zapoznawania się z trasą, trasa jest tajna, żeby się w tym wszystkim połapać. No i oczywiście każde, ja już nie mówię błądzenie, czy nawracanie, czy cofanie, to jest strata czasu, bo czas jest mierzony z dokładnością jednej sekundy. No i fajnie się tak złożyło i skończyło, że Polacy odnieśli wielki sukces, bo trzeba pamiętać, że Hołek wygrał ten rajd. No on potrzebuje dużo, dużo właśnie dobrych wyników, no przede wszystkim zwycięstw. Drugi był Adam Małysz. Trzeci był, jak to już się mówi, tak kolokwialnie, uczeń Hołka, czyli Martin Kaczmarski, też na mini. Czwarty był Marek Dąbrowski z Jackiem Czachorem. Mieli kłopoty, bo uszkodzeniu uległa przekładnia, bo rywalizacja i te wyniki trochę by się chyba zmieniły. No i to bardzo miło, że rajd, który jest bardzo dobrze zorganizowanym rajdem, rajd, który ma dużą przyszłość, bo tak się składa, że w 76 roku obsługiwałem rajd Polski. Właśnie na tym pięknym naszym dolnośląskim terenie. A jeszcze był taki odcinek specjalny przez Górę Chełmiec, z Białego Kamienia przez Górę Chełmiec do Boguszowa w dwie strony. I byłem tam, powiedzmy, szefem odcinka specjalnego, więc tych rajdów też dużo, rajd Elmot, rajd Nikona obsługiwałem, więc też patrzę na ten rajd Baja Poland nie tylko z pozycji zawodnika, ale też organizatora i muszę powiedzieć, że ten rajd ma dużą przyszłość. No jest eliminacja Mistrzostw Świata, ale przede wszystkim wszystko jest w dużym wymiarze, czyli biuro rajdu, biuro prasowe, rampa. Obok jest duże miejsce na strefę serwisową i co ciekawe, obok strefy serwisowej jest pierwszy odcinek specjalny i ostatni, prawda? Także jest to bardzo widowiskowe. No oczywiście przychylne są władze zarówno Szczecina, jak i okolicznych gmin. No i to daje możliwość, poza tym organizatorzy, czyli ludzie, którzy to robią, to są pasjonaci, ludzie z motorsportu. Jednym z nich jest Mariusz Podkalicki, który przez wiele, wiele lat nie tylko ścigał się ze mną w formule, ale też był w reprezentacji Polski. I oni twierdzą, że ten rajd będzie jeszcze lepszy.
No i tego im życzę. Podczas Baja Poland Jerzy Mazur i jego Star robili furorę wśród kibiców oraz zawodników. Opowiedzmy może, Jurku, o tym samochodzie, bo dzisiaj oczywiście ja już tutaj opowiadałem Państwu o tej Tatrze, którą jedzie jedna z naszych załóg. Tatrze, która ma silnik o mocy przeszło 1000 koni mechanicznych, wiele różnego rodzaju nowoczesnych rozwiązań. Zresztą Tatra doszła do tych rozwiązań między innymi dzięki temu, że przez wiele, wiele lat ich fabryczny zespół startuje w Dakarze. No, natomiast ten Star oczywiście był taką jednostką, można powiedzieć, bardzo prototypową. Czy możesz podać nam, jaka na przykład była moc silnika, w ogóle kilka takich szczegółów dotyczących danych technicznych tego auta? Seryjna moc to jest w granicach 178 koni. Na Dakar ten mój samochód był turbo doładowany, miał 218 koni przy masie 11 ton, no 10500. W tym po weryfikacji było prawie 3 tony części, ponieważ jak przed wyjazdem z fabryki pytałem zaprzyjaźnionych tam inżynierów, serwisantów, co się może zepsuć, a padało pytanie szczerze. Ja mówię, no pewnie, że szczerze, bo jedziemy bez mechaników, bez samolotów. Później się okazało, że bez pieniędzy nawet, bez wizy senegalskiej. Ja mówię, no pewnie, że szczerze. No, panie Jurku, wszystko. No więc jak zrobiłem weryfikację, spisałem to wszystko, przychodzę do magazynu i drodzy państwo, mniej więcej taka góra części jak ten samochód. No oczywiście się przeraziłem, bo to nie byłoby w stanie tego się gdzieś tam zmieścić, ułożyć. Drugie auto na pace, można powiedzieć. Tak, drugie auto i po weryfikacji było jeszcze 2,5 tony dokładnie części i drugie auto na pace. No dzisiaj takie od razu historie są niemożliwe, od razu sobie szczerze o tym powiedzmy. Te wszystkie czołowe zespoły są zupełnie inaczej zorganizowane. No tak jak tutaj Jerzy Mazur wspomina, to był przecież absolutnie debiut. Nie mieli wielkiego doświadczenia, no jechali po prostu też niesprawdzonym samochodem, niesprawdzoną konstrukcją. Dzisiaj każdy z tych samochodów, nawet z tych, które tu oglądacie Państwo, szczególnie Mini All for Racing i Toyota Hilux przygotowana przez Overdrive, to są samochody, które wcześniej były latami niemal sprawdzane, rozbudowywane. Wiadomo, że oni mogą tam mieć na pokładzie jakieś drobne, najpotrzebniejsze elementy, ale nie jest możliwe nawet w takich ciężarówkach, aby takie cuda były. Gratulujemy, gratulujemy, też się nam bardzo podoba. Ale przejdziemy jednak dalej do naszego Stara. Powiedz nam, ile czasu zajęło Ci zrekonstruowanie, odbudowanie tego samochodu? Trzeba jakby tutaj dopowiedzieć, że ja ten samochód odbudowywałem w święta, w niedzielę i nigdy nie był... Prace przy nim nie trwały krócej jak 12, 15, 13 czy 18 godzin. Bardzo chciałem i spieszyłem się, żeby ten samochód pokazać po raz pierwszy na Motoclassic w Topaczu. I ostatnie dni to już pracowaliśmy praktycznie 24 godziny na dobę. Ale nie kosztem jakości, ponieważ ja tutaj też, czy w Szczecinie, czy tutaj, czy w wielu miejscach, kiedyś znana dziennikarka mnie też zapytała. Ja powiedziałem, że jak znajdzie różnicę, zresztą to opublikowała gdzieś tam też w którejś telewizji, że jak znajdzie ktoś różnicę jedną, to daje GTR-a, prawda? No i tutaj też, tutaj panowie z komisji technicznej też przyszli, oglądali zdjęcia, no i jeden z panów z komisji technicznej powiedział, że jest różnica, że wykładzina na podłodze jest inna. Powiem szczerze, no, że... przegrałbyś niezłe auto, także już się więcej nie zakładaj. Tak. Drodzy państwo, ten samochód jest odbudowany ze zdjęć. Star to znaczy z angielskiego gwiazda. I tak jak właśnie tutaj przeglądam ostatni magazyn WRC i tutaj jest napisane nawet więcej, że Big Star, czyli wielka gwiazda. Także no, to jest myślę, że potwierdzenie tego, co słyszałem o tym samochodzie i jest mi bardzo miło, że tą opinię
wypowiadają ludzie, którzy są pasjonatami, którzy mają wyjątkowe samochody, czy to są wyczynowe, czy sportowe, tak jak powiedzmy, czy Bugatti, czy inne samochody. I sami to nie tylko, że wyrażają, ale wcześniej uzasadniają, że oglądali bardzo dokładnie, że leżeli nawet pod tym starym. I to mnie strasznie cieszy, bo powiem szczerze, że przez te kilkadziesiąt lat działania w motorsporcie, w branży motoryzacyjnej, nigdy nie słyszałem tylu pochlebnych słów, nie tylko na temat, powiedzmy, tego samochodu, ale w ogóle na temat innych samochodów. I to jest bardzo miłe, bo zresztą też myślę, że oddaje trochę rzeczywistość. Nasza wałbrzyska gwiazda, jeżeli tak można powiedzieć. Nawet bym powiedział, tak jak jest napisane, Big Star, wielka gwiazda wałbrzyska. Nasza wielka wałbrzyska gwiazda pojedzie na Narodowy. Tak, właśnie to jest jakby potwierdzenie tej wielkiej gwiazdy. Dwa dni temu byłem, wczoraj wróciłem. Była taka wielka impreza, było kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Katowicach. A teraz właśnie otrzymałem takie zaproszenie od Marka Dąbrowskiego na Narodowy, na Dakar na Narodowym. Jak rozmawiałem z nim na Baja Poland, to opowiedział mi, że właśnie zna całą historię, że ma duży szacunek, śledził ten rajd, mimo że był wtedy młodym człowiekiem. I to bardzo ładnie, ponieważ przed rajdem był w zasadzie, każdy jest skupiony, mówię tutaj o Baja Poland, na tym, że startuje, ale dużo właśnie wypowiadał się na ten temat i z wielką przyjemnością na ten Narodowy Stadion, na ten Dakar na Narodowym pojedziemy, o tak powiedzmy, powiem. Czekała ich również miła niespodzianka. Za sprawą Krzysztofa Hołowczyca Jerzy Mazur poznał jednego z najlepszych kierowców ostatnich lat i brązowego medalistę olimpijskiego w strzelaniu do rzutków, Katarczyka Nasera Alataje. Zwycięzca Dakaru z 2011 roku przekazał do zbiorów Muzeum w Wałbrzychu swój rajdowy kombinezon. That's great. Legenda dostaje coś od kolejnej legendy, prawda? Tak. Ja wprawdzie Naser poprosił mnie po konferencji prasowej na małą fotografię z autografem, ale ja dla Nasera mam bardzo duże zdjęcie z Dakaru. A lot of collection also. To jest dla mnie przyjemność podarować Jerzemu mój kombinezon, ponieważ sam wiele lat temu jechał w Dakarze. To była przyjemność spotkać Jerzego, to nasze pierwsze spotkanie. It was nice to meet him here also, you know, because it's the first time I meet him and I'm quite happy. Czy przyjedziesz do Polski w przyszłym roku i odwiedzisz muzeum? Tak, taki mam zamiar. Przyjadę tydzień wcześniej i odwiedzę to miejsce, by zobaczyć całą kolekcję dotyczącą motorsportu. Serious? Yes. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Tak, to była kolejna wielka moja radość i taka w całym tego słowa znaczeniu niespodzianka, ponieważ będąc na konferencji prasowej przed rajdem, siedząc sobie tak w kąciku i słuchając wywiadu właśnie z gwiazdami Dakaru i w ogóle rajdów cross country, w pewnym momencie prowadzący Andrzej Borowczyk powiedział, że jest wśród nas tam Jurek Mazur i tak dalej. I opowiada właśnie o tym, że też jest tu ze mną ta wielka gwiazda, no i o muzeum. I patrzę, jak siedzący obok Nasera Alataje, Krzysztof Hołowczyc zaczyna mu to tłumaczyć wszystko. No i w pewnym momencie, w trakcie tej konferencji, Naser do mnie pomachał i po konferencji podszedł do mnie, no i tak żeśmy chwilę z Hołkiem i z Naserem rozmawiali, a poprosił o zdjęcie takie malutkie tego stara, zapytał, czy może je zatrzymać, oczywiście powiedziałem, że tak, złożyłem mu jakąś dedykację. To było bardzo sympatycznie i miło, że w końcu zwycięzca rajdu Dakar z 2011 roku, najszybszy kierowca w samochodach
w rajdach czy Dakaru, czy terenowych, zresztą ścigający się też samochodami WRC, no tak, taki wykazał jakby szacunek. A to mnie bardzo strasznie ucieszyło, bo no, rzecz niecodzienna. Wprawdzie Nassera widziałem na Mistrzostwach Świata na rajdzie polskim w Mikołajkach, to było w 2011 roku, no ale on startował wtedy w WRC i w pewnym momencie powiedział Nasser, że coś chce mi przekazać do muzeum, więc zapytałem go co, no i powiedział, że kombinezon z Dakaru, no więc tak ucieszyłem się w pewnym sensie, ale wiedziałem, że z gwiazdami jest tak, że w pewnym momencie jest trochę daleko od tego, co mówią, a to, co później jest realizowane. No ale same słowa mnie strasznie ucieszyły. No tak się złożyło, że Nasser, prowadząc w pierwszym dniu rajdu, a w drugim dniu, w czasie właśnie tego 200-kilometrowego odcinka, złapał gumę, stracił parę minut jadąc zanim zmienił to koło. No i później po zmianie koła zaczął odrabiać, że niestety jak to jest, że jak się odrabia, to trzeba jechać szybciej. No i uderzył w drzewo, wyrwał tylne zawieszenie, tylny most. No niestety nie mógł dalej kontynuować rajdu, ponieważ nie odbudowano mu tego samochodu, bo zostało wyrwane wszystko z nadwozia i zmocowania tego tylnego mostu. No i zbierał się już jakby na samolot, ale jak mnie zobaczył, no to zaprosił mnie, no i już kombinezon był przygotowany. Byłem strasznie zaskoczony i nawet zdziwiony. No i tak się złożyło, że ten kombinezon mi przekazał i ten kombinezon właśnie mamy tutaj w muzeum. Ale najciekawsze jest to jeszcze, że kiedy przekazywał mi ten kombinezon, było wielu dziennikarzy i pamiętam, jak właśnie pytano go dlaczego i gdzie i co, no to jeszcze też dopowiedział, że na następny rajd na Mistrzostwa Świata w Polsce on przyleci tydzień wcześniej, więc pytałem go dlaczego. Dlatego, żeby odwiedzić muzeum w Wałbrzychu. No i to jeszcze takie bardzo miłe też jakby wrażenie dla mnie, kiedy dziennikarka, robiąc następny wywiad, a słysząc te słowa, zapytała go, czy na serio. On powiedział, tak, jak powiedziałem przed chwilą, przyjadę tutaj do Jurka Mazura, do Wałbrzychu. Panie Jerzy, pięknie pan promuje nasze miasto Wałbrzych, pięknie pan promuje również całą Polskę, spotykając się z gwiazdami, wymieniając doświadczenia. Czego można panu życzyć? Mam wiele do zrobienia jeszcze i nie mówię tutaj o profesji zawodowej, bo to jest rzeczą normalną, ale też skoro już to muzeum jest, wiem, tak się złożyło, że też pytają mnie oglądając, bo to nie tylko to, co kocham najbardziej, czyli motorsport czy samochody, ale też jak widać tutaj za mną są rzeczy związane z tym, co było jakby taką solą tej ziemi, czyli z górnictwem te 500 lat. A jak padły te dwie fabryki porcelany w Wałbrzychu, to też uważam za stosowne też u siebie troszeczkę, co się da jeszcze jakby zachować czy zgromadzić, jeżeli chodzi o porcelanę, ale też właśnie chcę jeszcze tutaj, żeby jak najwięcej ludzi przyjeżdżało do Wałbrzycha, jakby rozszerzać to, co jest związane z motorsportem, czyli to, co najbardziej kocham. No i parę takich jeszcze niespodzianek będzie, prawda, które będą atrakcją taką na skalę krajową, czy może nawet większą. No a wiadomo, rzeczą jest, że to zobowiązuje, bo trzeba poświęcać na to wiele czasu, serca, bo to nie tylko czas, ale i serce. No ale pasjonaci mają to do siebie, że to serce mają i to robią. Także myślę, że przede wszystkim zdrowie.
a reszta no, to już jest w mojej naturze, a natury się nie zmienia. Można zmienić obycie, natury się nie zmienia.